Dobrze, witajcie w kolejnym odcinku vloga. I dzisiaj są ze mną kulinarnie niepoważni. Nagraliśmy chwilę temu w sumie dwa odcinki takiego vloga na potrzeby kury, związane z kanapką według przepisu moich gości. Jest kanapka, bardzo dobra. Bardzo dobra kanapka. Jest bardzo dobra. Tak, potwierdzam. Bardzo dobra kanapka z chorizo, z sosem typu chimichurri i ze świeżym mango. Zmieniła nam się odrobinę formuła, nagrywamy, jest prawie pierwsza w nocy, wtorek, także postaramy się szybko i zwięźle. Tak. A, już środa. Już jest natomiast, tak, natomiast bardzo ciężko się w ogóle cokolwiek robi w lokalu w godzinach pracy. Jest tu po prostu za mało miejsca i trochę inaczej to działa teraz. Dobrze, a w tym odcinku będzie krótki wywiad. Byliście już, Kuba był sam, tak. W odcinku półtora roku temu, jak otwierałem kurę. Może kilka słów o was. Prowadzimy bloga od września 2017 roku. Zawsze zapominam, bo kiedy inną datę podajemy jako pierwszą publikację, inną kiedy powstał blog, bo fizycznie tam domena istniała jakiś czas. Więc już niedługo nam stuknął 2 lata. Mega, że mogliśmy tu przyjść jeszcze raz i zrobić coś fajnego, bo to nie jest nasze pierwsze, nazwijmy to kolabo, bo pracowaliśmy jeszcze nad paroma innymi rzeczami. Blogujemy, prowadzimy podcast. Można nas znaleźć w internecie, generalnie polecamy www.kulinarnienepoważni.pl. Staramy się namówić ludzi do tego, żeby wychodzili jeść i jedli wspólnie. Myślę, że to tak w jednym zdaniu. Dobra, to pytanie do was w takim razie. Food truckowiec, restaurator, w jaki sposób powinien się do was odezwać, do was, do blogerów, jeżeli chce was zaprosić, chce, żebyście przetestowali jego jedzenie? Chce skorzystać z waszych zasięgów, bo to też tak działa. Najważniejsze to jest wybrać odpowiednią osobę, tak naprawdę, w sensie nie pisać po prostu do byle kogo, tylko no, poznać tych blogerów, w sensie śledzić to, co oni pokazują na swoich kanałach, żeby dobrać tą osobę do tego, co się chce robić. Czyli food truckowiec nie pisze do jakiegoś osoby, która lubi chodzić po restauracjach i jeść łamaro na przykład. Czyli może jeść i łamaro, może. Tak, ale, tak, ale, no, ale... jeśli głównie na swoim fanpage'u pokazuje fine dining i restauracje z gwiazdkami Michelin, to może niekoniecznie ludzie, którzy go obserwują, będą chcieli zjeść w food trucku, więc tak. Mija się to z celem. No bo to jest kwestia właśnie osób, które obserwują tego blogera, czy to jest, są osoby, które też by obserwowały na przykład tego food trucka. Okej, a co was zachęca, w sensie, żebyście poszli, bo my na przykład byśmy napisali do tego człowieka, który też skorzysta z fine diningu, masowo po prostu. Jest szansa, że przyjdzie. W sensie mniejsza, nie 90%, ale jest 15% szansy, a fajnie jakby przyszedł. Szansa zawsze jest, ale właśnie warto zrobić po pierwsze najpierw research, a po drugie to wydaje mi się, że jeżeli piszemy bardziej personalnie do osoby, w sensie to jest pokazanie szacunku, wzajemnego szacunku. Zdarzało nam się otrzymywać maile, gdzie po prostu było kopii w klej i ewidentnie formatka była standardowa, która poszła do niewiadomej ilości osób. I to jest, no pierwszy rzut oka, jak to czytam, to już jest zniechęcające. Tak. Ale przede wszystkim nie bać się napisać. W sensie to trochę czasu trwa, żeby zrobić research, żeby to przygotować, ale nie bać się, bo to są fajni ludzie, tak samo jak i w gastronomii jest mega dużo fajnych ludzi, których warto poznać. Warto pogadać i zawsze można coś z tego urodzić fajnego. Wystarczy spotkać, pogadać, opisać produkt. Myślę, że pisząc właśnie warto powiedzieć, co się robi, dla kogo się robi, jaki ma się pomysł za tym, a nie tylko hej, robię, nie wiem, smażę kurczaki, wpadajcie, nie? Ale jak powiesz, że masz za tym jakiś pomysł, że masz tu lokal, że kombinujesz ze swoim produktem i co chcesz z nim zrobić, to od razu jest na plus. Wtedy wiadomo, do kogo przychodzimy, nie? O co zagadać. Nasz pierwszy kontakt odbył się, jeżeli chodzi o burgera Slow Food. Przeczytałem tam recenzję, którą pisaliście u Przemka. I w sumie wtedy, z tego co pamiętam, mieliście około, nie wiem, 250, 300, 400 lajków na Facebooku, coś tego 300, typu. Nie mieliśmy 300 wtedy. Okej, okay, mogliście nie mieć 300. Generalnie mówi się, że łatwiej jest i łatwiej było osobom, które zaczęły 5, 7 ileś tam lat temu. Wy zaczynaliście w sumie jak już, czy YouTube, czy w ogóle Facebook były bardziej rozwinięte, bardziej nasycone. Jak to oceniacie w sensie? Czy było ciężko? W jaki sposób próbowaliście rozwinąć to? Ja pamiętam, że wiedzieliśmy, że jest spora konkurencja i starasz się znaleźć jakąś taką swoją niszę albo coś, czym można się wyróżnić, ale dopiero dziewczyny uświadomiły mi, jak już zaczęliśmy pisać, ile tak naprawdę jest blogów i kanałów o kulinariach. I tak, na początku kojarzyliśmy może z 2-3 strony, które tak recenzowały powiedzmy knajpy. Ja w ogóle nie czytałem blogów, zanim sami zaczęliśmy pisać. Tak, Kuba w ogóle nie czytał, więc tylko ja czytałam i Ewa czytała, ale Ewa nie czytała kulinarnych też tak bardzo. Nie, ja raczej o wnętrzach.
design. więc tylko ja znam ewentualnie naszą konkurencję, ale de facto jak zaczęliśmy, to się okazało, że na Instagramie jest po prostu masa osób, które robią no, podobne powiedzmy to, co my. Ale jeszcze chciałam wtrącić, że rzeczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że konkurencja jest większa na dzień dzisiejszy niż 7 lat temu, natomiast jest więcej ludzi, którzy czytają blogi, więc też jest większe zapotrzebowanie na tego typu kanały. No. Ile w tej chwili macie? Jakie są wasze statystyki, jeżeli chodzi o followersów? I na Facebooku mamy pod 3000, to jest 2800 tam z groszem. Ja myślę, że to jest dobry wynik, przynajmniej 1,5 roku. Tak? Dziękujemy. Na Instagramie idzie nam tragicznie, nie potrafimy w ogóle rozwinąć tej platformy. Jeśli ogląda nas ktoś, kto potrafi rozwijać cudze Instagramy, to proszę o kontakt. Ja też nie potrafię. Więc tam mamy 600 ostatnio, ale też dopiero myślę, że od 3 miesięcy zaczęliśmy mocno, powiedzmy, myśleć nad treścią, w przód planować, zastanawiać się, co pisać, jak angażować bardziej widzów. Więc Instagram jeszcze raczkuje, ale dojdziemy spokojnie. Myślę, że plusem dla nas jest to, że wszyscy mówili, że kiedyś tam na Facebooku ileś tam było oglądalności, wyświetlalności, jakby my nie widzimy w ogóle żadnego przeskoku, w sensie dla nas jest jak jest, więc nie mamy takiego kryzysu, że kiedyś to nas, nie wiem, oglądało tyle osób, a dużo potem ludzi, którzy zasięgi... mają 5 lat plus na przykład mówią, że kiedyś było lepiej, kiedyś Facebook nie ciął zasięgu, kiedyś coś tam. A my żyjemy w tych czasach, to tak jak dzieci, które się rodzą już ze smartfonem w dłoni, no nie znamy innego życia, nie? Więc jest to chyba plus. A w jaki sposób poszerzaliście swoje zasięgi? Próbowaliście jakieś współpracy z innymi osobami, z innymi blogerami? Jak to u was wyglądało? Myślę, że takie kolaboracje, albo takie nawet, no dla nas to jest wspólne wyjście gdzieś i zrecenzowanie, pojawienie się u kogoś jest mega fajną sprawą, więc każdemu to polecamy. Jest to bardzo dobre. Myślę, że nie tylko dla blogów, tylko tak jak siedzimy też tu w Kurze. Myślę, że i dla Kury jest to z plusem, i dla nas jest to z plusem, z kimkolwiek by to kolabo nie było. I wydaje mi się, że warto mieszać pomiędzy platformami. Czyli jeśli na przykład my mamy dobry Facebook, słaby Instagram, warto pójść do kogoś, kto ma dobry Instagram na tej zasadzie. Okej, a mieliście kiedyś tak, że poszliście, nie wiem, do knajpy z jakimś innym blogerem, czy kimś z Instagrama i tak, no w sumie fajnie, zasięgi spoko, natomiast tak nie spotkalibyście się po raz drugi z tą osobą. Nie, bo chyba generalnie... Ja mam swojego jednego arcywroga, ale nie będę mówił... Nie, no dobra, generalnie były takie sytuacje na takich proszonych bardziej kolacjach. Tak, na przetarcie jakaś restauracja przed otwarciem zaprosiła, no to rzeczywiście zdarzało się, no ale to siłą rzeczy, że nie da się złapać kontaktu z każdym. Tak. Natomiast nie mamy jakichś takich wrogów albo takiej zupełnej niechęci, po prostu, no nie wiem, jakieś inne oczekiwania w stosunku do jedzenia, w stosunku do takich wyjść, w stosunku do kanału, który prowadzimy. Tak. Często w ogóle wam proponują kolacje typu kolacje dla blogerów albo zestawy blogerskie takie, żebyście odwiedzali z nadzieją o napisanie recenzji? Był taki moment, że sporo, w sensie na początku nic, nikt nas nie znał, nikt się do nas nie odzywał oprócz siebie. Tak. Byłem pierwszy. Tak. Ale to trochę potem tak jest, że pojawiasz się u kogoś, kto inny cię zauważy i to takim łańcuszkiem, więc mieliśmy taki moment, że było tego sporo. Ostatnie pół roku się to trochę uspokoiło i znowu się zaczęła taka fala. Tu ktoś do nas napisze, tu może przyjdziecie, tu coś otwieramy, może opublikujecie coś u siebie, może chcecie wpaść, spróbować. Wydaje mi się, że teraz większej ilości odmawiamy. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że takie zapytania są, natomiast my bardziej świadomie wybieramy miejsca, które rzeczywiście chcemy iść, bo gdyby ta restauracja się otworzyła, nie bylibyśmy na tej kolacji, to i tak byśmy do niej poszli. No musiało to przyjść z czasem. I taką, no, trzeba było się przetrzeć, pójść do jednego, dwóch miejsc, zobaczyć jak to wygląda, co to nam daje i prawdę mówiąc takie kolacje blogerskie niewiele jednak dają zasięgów. Ja bym chyba nie polecał teraz, jakby ktoś zaczynał teraz, to ja bym chyba nie polecał. Bardziej bym polecał chodzenie samemu i samemu wychodzenie do innych blogerów, do innych osób, żeby się gdzieś z kim spotkać, poznać na tej zasadzie. Ja ci się wetnę z pytaniem. Jest sporo firm, niekoniecznie kulinarnych, które prowadzą blogi a propos swojej działalności.
Bardzo mało knajp to robi. Znamy dwie, mówiliśmy o nich, możemy powiedzieć nazwy? Jak myślę, ktoś... że tak. Tasteway i Cafe La Ruina i Rai z Poznania. Tasteway z Warszawy, Ruina z Poznania, którzy prowadzą swoje kanały niekoniecznie tylko o jedzeniu i ty jesteś takim przykładem. I teraz pytanie, czy ty ci się przekłada na twój biznes, czy nie, jak uważasz? Znaczy, jeżeli chodzi o sam głodny vlog i ogólnie działalność pod kątem YouTube'a, pod kątem bardziej wiedzy gastronomicznej, trochę tak, mimo wszystko dużo osób chwali, że było, albo piszą, że udało im się dotrzeć i że pyszne jedzenie. Natomiast przy 2000 czy 2400 subskrypcji i to rozrzuconych po całej Polsce, nie jest to jakiś taki znaczący wpływ. Ale trochę się to nakręca pomiędzy sobą, w sensie z jednej strony fanpage kurde, no, wydaje mi się, że tak. Nie potrafiłem tego połączyć i też nie do końca jest to do połączenia, w sensie, żeby głodny vlog... Żeby głodny vlog sprzedawał kurczaka czy kanapki z kurczaka. Stąd robimy też Kuro vloga, którego pokazujemy tak de facto na głodnym vlogu, znaczy na kanale głodnego, żeby pokazać jak to wygląda, jak to jest robione. Natomiast to są już typowe filmiki takie, żeby pokazać atmosferę tutaj, jak wyglądają ludzie, jak pracujemy. Pokazać, że jest generalnie nie wstydzimy się tego, co robimy, nie wstydzimy się składników, których używamy i tak pokazać powiedzmy od kuchni, tylko że już typowo pod jedzenie i pod zachęcenie do kupienia właśnie jakiejś nowości czy kupienia po prostu góry. Wydaje mi się, że to coś daje, o tak. W sensie... dla mnie to było mega, bo pokazujesz jednak tą robotę trochę od podszewki, to jest fajne, to jest w sumie potrzebne. Ale ludzi tak... też to interesuje, tak, bo dokładnie. Nikt nie wie, co się dzieje dokładnie. Na kuchni. Czasem ktoś przyjdzie i powie, że widziałem taki i taki zestaw, zachęciliście mnie i kupię co innego na przykład, ale to nie jest takie bardzo istotne, tak, bo jedna osoba przychodzi i oglądała film o kubełku 50 skrzydeł. Także tak, znaczy ja polecam generalnie formę jako wideo, jest bardzo pracochłonna, w sensie ta opcja, powiedzmy ten moment, element kreatywny wymaga 10 razy tyle zaangażowania, co zrobienie zdjęcia. Ale też inaczej angażuje. Dla nas jest to też bardzo publika. Takie istotne, bo ci ludzie, którzy są w kuchni, są strasznie taką, nie chcę powiedzieć zamkniętą kastą, ale są jednak zamknięci w tej kuchni i ciężko czasami do nich dotrzeć, nie? Żeby sobie pogadać z kimś, skąd się wzięła ta kuchnia, albo dlaczego to robi, dlaczego zaczął ten biznes. To jest szalenie ciekawe i szalenie rzutuje potem na to, co jesz. Dodaje w ogóle dodatkową warstwę do recenzji, tak jak my to piszemy. I właśnie to, co robisz, jest mega na plus, więc... Myślę, że dla każdej gastronomii, o ile się znajdzie czas, bo wiadomo, że czasu jest zawsze za mało, tak. to powinno się coś takiego robić. Dobrze, dziękuję, że przyszliście. Jak zwykle miło było was gościć. Zachęcam oczywiście wszystkich do słuchania podcastu Kulinarnie Niepoważni. Wszystko podlinkujemy pod filmem na dole. Także podążajcie, warto. Dzięki. Na Facebooku i na blogu, bo macie też domenę w sensie, ale to tak. Podążajcie za Kulinarnie Niepoważnymi, polecam. Podążajcie. Dobrze, to do kolejnego odcinka, a ja zachęcam do subskrybowania kanału Głodny i Kury i wszystkiego. Cięcie. Na koniec. Daj pan spokój. Dlaczego kura weszła do kanapki? Bo mango. To jest nagrane? Dobrze.